Rowery z napędem elektrycznym, koniec ogrzewania mieszkań piecami węglowymi czy powrót ryb do Pełcznicy. Program Zielony Wałbrzych 2020 to ambitny, ale zdaniem władz miasta realny plan podwyższenia jakości życia w Wałbrzychu poprzez radykalną poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście. Program zakłada, że dzięki inwestycjom zaplanowanym przez Urząd Miejski do roku 2020 Wałbrzych stanie się najczystszym i najlepiej zadbanym miastem w Polsce. Plan działania został podzielony na 7 kluczowych obszarów: rowerowy Wałbrzych, czysta woda, transport publiczny, powietrze, odpady, zieleń i edukacja. W ramach punktu pierwszego prezydent zapowiada m.in. rozbudowę infrastruktury ścieżek rowerowych, połączenie ścieżkami miast w ramach aglomeracji wałbrzyskiej i stworzenie sieci wypożyczalni rowerów z napędem elektrycznym. Jak Państwo zobaczycie w przyszłym tygodniu, pierwszy ruch, uzbrajamy Straż Miejską w rowerowy, w elektryczne rowery celem monitorowania sytuacji w parkach miejskich. W przyszłym roku chcielibyśmy rozpocząć budowę stacji wypożyczalni roweru miejskiego z elementem elektrycznym, co wynika z topografii naszego miasta. Plan dotyczący czystej wody w Wałbrzychu odnosi się przede wszystkim do zadbania o stan wód wpływających do Pełcznicy. Miasto będzie kontynuować program dopłat do przyłączy kanalizacyjnych, a także uruchomi nowy program Przyłącz się Plus, w którym będzie dopłacać do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, tam gdzie niemożliwe jest doprowadzenie kanalizacji. Dodatkowo Pełcznica ma stać się wzorem angielskiej Tamizy, na nowo rzeką pełną życia. Czy to się wydaje Państwu całkiem niemożliwe? W granicach miasta. W granicach miasta oczywiście. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że po doprowadzeniu do ujęcia wszystkich ścieków sanitarnych w Wałbrzychu, a mamy obowiązek to zrobić i to znacznie szybciej niż nam się ogólnie wydaje, pozostanie kwestia oczyszczania wód powierzchniowych tylko, czyli deszczówka, plus zmienienie mentalności Wałbrzyszan, którzy wyrzucają do rzeki. Rzeka Pełcznica i Szczawnik nie mają żadnego innego powodu, żeby być brudnym, poza działalnością człowieka. Tu nie ma zakładów przemysłowych, które trują. Już nie ma. W ramach projektu ekologicznego transportu miejskiego znalazły się takie programy jak wyłączenie Śródmieścia z ruchu samochodowego, parking za darmo dla posiadaczy pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, częstsze organizowanie dnia bez samochodu i budowa węzłów przesiadkowych w okolicy ulicy Wysockiego oraz dworca Szczawienko. Programy dla ochrony powietrza zakładają przede wszystkim ograniczenie tzw. niskiej emisji. Miasto będzie chciało dopłacać do wymiany ogrzewania węglowego w domach na gazowe bądź inne, bardziej ekologiczne, tak by docelowo miasto uniezależnić od węgla, który zdaniem prezydenta za jakiś czas będzie droższy od gazu. Cel strategiczny, ograniczenie pyłu w powietrzu w Wałbrzychu. Ten pył to jest przede wszystkim piece węglowe, hałdy oraz kurz z ulicy. Kurz z ulicy zniknie, jeśli będą ulice wyremontowane. Hałdy chcemy zalesić, natomiast jeśli chodzi o piece węglowe. I mówimy to dzisiaj, napisaliśmy to, zanim jeszcze Komisja Europejska napisała zalecenia dla całej Europy. Podsłuchiwali nas. Chcemy, aby w roku 2020 w Wałbrzychu nie było źródeł węglowych, indywidualnych źródeł ciepła w ogóle. Czyli będziemy dopłacać do konwersji z pieców węglowych na piece gazowe, albo też podłączać do elektrociepłowni, albo też będziemy inne stosować metody, które zachęcą mieszkańców do przechodzenia, nawet z dopłacaniem do rachunków za gaz. Miasto planuje także do 2020 roku usunąć wszelkie źródła azbestu i zastąpić go innymi materiałami. Ponadto prezydent zapowiada, że do tego czasu wszyscy mieszkańcy będą musieli nauczyć się i stosować zasady recyklingu. Z miasta mają także zniknąć wszystkie składowiska odpadów, oprócz komunalnych. Miasto ma także zadbać o zieleń i w tym celu pojawi się nowe stanowisko w magistracie, mianowicie ogrodnik miejski, który będzie nadzorował gospodarkę zielenią. Program Zielony Wałbrzych 2020 zakłada także szeroką akcję edukacyjną, tak by nauczyć mieszkańców zasad ekologicznego życia w oparciu o proponowane projekty. Opracowana strategia zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i będzie podlegać konsultacjom społecznym, więc wszyscy, którzy chcieliby coś w niej zmienić, poprawić czy zaproponować nowe rozwiązania, będą mogli się do niej odnieść.